Mieszko, chciałem ci powiedzieć, że to była najlepsza edycja lajtowego pucharu. Oczywiście lajtowo nie było, bo widać po mnie, a ja tylko kręciłem, a nie jeździłem. A my idziemy na watę cukrową, bo tutaj widzę, że za mną coś jest fajnego. Kolejny lajtowy puchar zaczął się jak zwykle, czyli od tego, że niektórzy jeszcze nie zdążyli się naprawić. O, do trzeciej w nocy walczyliśmy wczoraj. I się udało? Tak. Z lawety zjechał. Niektórzy zdążyli się już popsuć. Już się zepsuł? Jeszcze się nie napali. No przecież to jest Land Rover chyba, nie? To jest najmniej awaryjny samochód na świecie. Przejechał ostatnio, ile przejechaliśmy? 4000 km? Non-stop. Nie zepsuł się ani razu. 20-letni samochód, dokładnie 20 lat, 97 rok. 20 lat samochód, no co masz się nie zepsuć? Musi się coś zepsuć. Nic się nie zepsuło. Podłączam drugi alternator. Adam, nie kręć, to nie tak... Ale rajd się zaczyna, panowie. Kurwa, od awarii. Oj, tylko lecia. Jeszcze nie wyjechali, już popsuli. Problem jest tylko taki, zobacz, chodź, weź tu z kamerką. Widzisz to? To jest wskaźnik temperatury. Niestety, ale fisko zapieprznęło. Czyli jest dobrze. Witam największą zmotę na tym rajdzie. Witam. Znajomy ogólnie kupił auto za 600 zł z opłatami do sierpnia i spodobało mu się ogólnie przejechać po polach i z rajdówki zrobił terenówkę. To jest ładaniwa, wolna od korozji, wolna od usterek i w rozsądnej cenie. Wszyscy potopieni, jest już kilka awarii, większość samochodów, które wjechały do tej wody, ma już dużo wody w środku, ale to bardzo dobrze, bo w ten upał bardzo chyba to się przyda. Tapicerka też powinna szybko wyschnąć. Decyzja moja jest taka, że podjedziemy na pewno pod jedynkę, która jest tutaj, a po resztę to nie wiem, bo ich nie widzę jeszcze. I wodery trzeba założyć. Pilot do wody, sprawdzić teren. Jestem Max, będę pilotował tego oto samuraja. No i plan na dzisiejszy rajd, przetestować, czy taki seryjny samuraj da radę w klasie dla zmot prototypów. Na początku z całą rodziną pojechaliśmy na lajtowy. Żona, córka, syn, ja. No i było fajnie, ale synowi zaczęło brakować czegoś takiego bardziej ekstremowego. No i wymyślił, że będziemy jeździć w walce. Ale że w walce za duża konkurencja, no to wymyślił, że jedziemy w proto. No i może to był dobry pomysł, bo nie było dużych kolejek. Pieczątki były różne. Na niektórych próbach prawie wszystkie zebraliśmy, jak nie były potopione. A na niektórych tylko dwie. Z 10 albo z 20, nie wiem.
pilot przygotować wyciągarkę. Syn jest ciśnieniowiec. Tak? Na wszystkich rajdach musi mieć wszystkie pieczątki i najlepiej, żeby był na pudle. Więc jeździmy, żeby osiągnąć pudło i potem koniec. Złą mieliśmy taktykę w lightowym edycji zimowej, bo mogliśmy tam z proto wystartować, były trzy zmoty i jedna się popsuła. Mielibyśmy pudło gwarantowane, bo tamta nie zdobyła żadnej pieczątki. Myślałem, że tam zostaniesz. Nigdy w życiu. Od czego ma się kolegów? Zawsze pomagają. Rafał, daj troszkę do tyłu, to może tak stanie skórka. To zleci trochę tej wody. Proszę filmować trapy za 120 zł. O, to pokaż. Do Samuraja. Gdzie je kupiłeś? Nie powiem. Nie, no w Castoramie. Nazywają się? No. Coś jak ławy kamieniarskie. I taniutkie. 60 zł sztuka. Zaraz się okaże, czy są skuteczne. No, na tym, bo siedzi mocno. Panie Adamie, sprawdziły się? Tak. Kochany panie Adamie. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy to oglądają. Teraz wszyscy zapieprzają do Castoramy. Są metrowe i są dłuższe jeszcze, ale mi się metrowe mieszczą. Dzisiaj po rajdzie sam jadę ze 4 kupy. Żyjesz? Żyję, żyję. A co za życie, nie? Gotowe? Powolutku, na linę. Na linię zjeżdżaj. Zapnij bęben, dobra? To już wiecie, jak to zrobić. Dokładnie. Ekipa za mną wygrała bałtowskie bezdroża, także czuję pewien taki respekt, jak jeżdżą obok. Synu, na to po lewo, wyżej trochę tam. O, jeszcze nawet wyżej.
Będzie dobrze. Jeszcze, jeszcze. Jest to Suzuki Samurai z rocznika 93. Na Simexach, lift 2 cale, przełożenia w redutorze 4.16, blokada dyferencjału z tyłu. No i co tu jeszcze? No, wyciągarka z przodu 9 ton. Trzeba przyznać, że jaja mają całkiem spore. Jakby może Samurai z motą nie dorównuje, bo to nie o to chodzi. Ale jeśli chodzi o pomysłowość i odwagę, to u mnie mają naprawdę miejsce w czołówce. Prawie się podpalił samochód i jeszcze się wyciągarka zepsuła i jakby to powiedzieć, został tam. To zależy, jakiego ma się pilota, wiesz, bo jeżeli ma się lajtowego pilota, to będzie to lajtowy puchar, tak? Natomiast jeżeli ma się takiego, jak to nazwać, w gorącej wodzie kąpanego pilota, to nigdy nie możesz powiedzieć, że się będziesz nudził. Bardziej niż tym dymem, wszyscy byli zaskoczeni tym, że Toyota po prostu pojechała dalej, jak gdyby nigdy nic. Mieszko wymyślił też nowy sposób zdobywania pieczątek. Jest to połączenie klasyki i nowoczesności, czyli fotopieczątki, które prawdopodobnie eliminują możliwości naciągania i oszukiwania. Co popsuliście? No zobacz. Amor się wyrywał niestety. Tu wjeżdżałeś, było idealnie, tu na tym świerku. No. Pora idzie. Można powiedzieć, że depczemy z motą po piętach, które niestety ulegają awariom, a Samurajek, proszę bardzo. Ku mojemu zdziwieniu to piękne auto zamiast wrócić na bazę, wjechało w wodę i zaczęło zdobywać kolejne pieczątki. I takie mam poczucie, że w offroadzie w ogóle nikt się nie poddaje. Dopóki jest szansa na to, żeby pojeździć, dopóki ten samochód się toczy, to i tak będziemy jeździć, i tak będziemy jeździć. Nawet mikrą, która właśnie rozwaliła sprzęgło i wracała na sznurku. Syn jest tak zadowolony, że teraz to już chyba będziemy musieli zawsze w proto jeździć i w ekstremach. No musi prawko zrobić, tak? W spadku dostanie. Samuraja? A ojciec będzie musiał sobie coś innego kupić. Będziemy jeździć w parze.
Uważam, że to był zajebisty pomysł, wystartować w Tyklasie. Super zabawa, powiem tyle. Pierwszy rajd, w którym się chociaż zmęczyłem i spociłem i czuję się po prostu już padnięty, a z głodu już mnie głowa boli. Ale jest good, wygramy ten rajd. Dzień jak najbardziej, jestem zadowolony, a że już w filmie wystąpi, to już był Asteren Vision. To już mógłby skończyć offroad na dziś. Pan sam się jak miał, bez gara nie wyjedzie. Ten numer, słuchaj, przyjechałem na ostatnią sekundę. Dobra, puchary w górę, zdjęcia. Uważaj. Ale jest super, kocham was, Teren Wizja, jest super, wreszcie!